Przez dwa dni Miejsko-Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki w Siewierzu było miejscem zmagań młodzieży biorącej udział w ogólnopolskim turnieju wiedzy pożarniczej Młodzież zapobiega pożarom. Turniej otwartej wiedzy pożarniczej jest organizowany w takim celu, aby zwiększać świadomość młodzieży, aby zarażać tą pasją do pożarnictwa, do ochotniczych straży pożarnych, aby zachęcać do rozwoju w tym kierunku, aby finalnie oczywiście ci uczestnicy zostawali strażakami. 17 maja odbyły się eliminacje gminne, a 18 maja eliminacje powiatowe. Część pisemna turnieju pozwoliła wyłonić 5 najlepszych osób, które zaprezentowały swoją wiedzę przed komisją w części ustnej. Celem tego finału jest wybranie najlepszych, którzy będą reprezentować powiat będziński na eliminacjach wojewódzkich. I właśnie dzisiaj ten finał tutaj w Miejsko-Gminnym Centrum Kultury w Siewierzu się odbywa. Uczestniczy 22 członków naszego związku i młodzieży, która podjęła się tej rywalizacji. To są finaliści eliminacji gminnych i właśnie rozstrzygamy, kto będzie reprezentował powiat będziński w finale wojewódzkim. Młodzież zmierzyła się ze sobą w trzech kategoriach wiekowych, a trudność turnieju rosła wraz z poziomem eliminacji. Pytania opracowujemy w oparciu o wiedzę pożarniczą, różne dziedziny, działania operacyjne, prewencyjne, przepisy prawa. Także mamy tutaj taki miks pytań, który pozwala na weryfikację wiedzy uczestników w szerokim zakresie z całej dziedziny pożarnictwa. Zmaganiom przyglądali się m.in. starosta będziński Sebastian Szaleniec, wicestarosta będziński Dariusz Waluszczyk, radny Rady Powiatu Będzińskiego druh Rafał Kocot, wójt gminy Psary Tomasz Sadłoń, przedstawiciel Nadleśnictwa Siewierz Radosław Kubik, komendant Komisariatu Policji w Siewierzu podinspektor Rafał Bański, komendant powiatowy PSP w Będzinie, młodszy brygadier Arkadiusz Spera, prezes oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Będzinie, burmistrz miasta i gminy Siewierz Zdzisław Banaś oraz poseł na Sejm RP pani Barbara Dolniak. Ogromny, z wielką przyjemnością przyjechałam po rozpoczęciu ponownym inicjatywy sprawdzania wiedzy młodych ludzi o strażakach, o pracy strażaków. Okres pandemii uniemożliwiał takie zawody. Dzisiaj po praktycznie 2 latach mieliśmy okazję zobaczyć znowu młodych ludzi, którzy są świetnie przygotowani. Pani Magda w najstarszej grupie swoim pytaniem zaskoczyła nawet jurorów, a to pokazuje zakres wiedzy młodych ludzi. Rzeczywiście należy się cieszyć, że młodzi ludzie nie tylko ze szkoły średniej, ale również tej podstawowej mają taki zasób wiedzy, chcą tę wiedzę zdobywać i cieszą się uczestnicząc w takich zajęciach, w takich zawodach. Ucieszyć może fakt, że najlepsze noty zajęli przedstawiciele gminy Siewierz. Przyglądając się już tym finałom ustnym, widać jak ogromny jest poziom, bardzo wysoki uczestników. Tu muszę szczególnie powiedzieć o uczestnikach z gminy Siewierz. To było widać, że są bardzo dobrze przygotowani, ale to jest efekt długoletniej pracy z młodzieżą, wielokrotnego uczestnictwa w eliminacjach tego turnieju, bo w dzisiejszym finale byli również tacy uczestnicy, którzy już reprezentowali powiat będziński w eliminacjach wojewódzkich, a więc kontynuujemy te piękne tradycje, które są bardzo silne w naszym powiecie będzińskim, bo przypomnę, że w wielu finałach centralnych nasz członek naszego związku, Patryk Filipczyk, zajmował najwyższe miejsca w kraju. Eliminacje już za nami. Zobaczcie, jak turniej ocenili jego laureaci. Jestem z siebie bardzo dumna, ale nie spodziewałam się, że mogę dojść aż do tego momentu, choć jestem tutaj pierwszy raz. Jak oceniasz poziom tych zawodów i jak oceniasz przeciwników? To jest bardzo duży poziom, bo to jest na początku gminne, potem wojewódzkie, powiatowe. To jest bardzo duży poziom i naprawdę trzeba dużo umieć. To bardzo duże osiągnięcie dla mnie, jak zwłaszcza co roku tutaj wygrywałam, zajmowałam pierwsze, drugie czy trzecie miejsca. Zawsze rywalizacja była duża z moimi rówieśnikami, ale bardzo cieszę się z mojej wygranej. Jak oceniasz poziom tegorocznych zawodów? Oczywiście jak co roku jest bardzo trudno, trzeba się przyłożyć do nauki, spędzić nad tym trochę czasu, no bo nie są to najłatwiejsze zawody, ale myślę, że warto. Czym dla Ciebie jest ta dzisiejsza wygrana? Bardzo dużym obowiązkiem tego, że jestem przykładem i bardzo się cieszę z tego, że tak dużo osiągnęłam. Uważam, że rywale byli dobrze przygotowani do zawodów, należy im się ta nagroda. Biorę udział już 2 raz w tym konkursie i uważam, że pomimo tego, że już jestem obeznana w temacie,
Konkurs jest na wysokim poziomie, pytania są całkiem trudne. Można się zagiąć, ale jest to warte swojej ceny. Magdalena Borówka, Maria Jędrzejewska i Wiktoria Katolik. To właśnie one będą reprezentować gminę Siewierz w finale wojewódzkim.